Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Sebastian Kaleta, Ministerstwo Sprawiedliwości, członek Komisji Weryfikacyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nowelizacja ustawy o IPN, no to jest ustawa, która nie budzi wątpliwości Prawa i Sprawiedliwości? Nie budzi wątpliwości z uwagi na fakt, że została przyjęta przez parlament z tego powodu, że rozwiązania, które zostały przyjęte w tej ustawie, gwarantują profesjonalne i narzędzia prowadzenia polityki historycznej tam, gdzie pojawiały się kłamstwa o tym, że Polska jest współodpowiedzialna za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę w trakcie II wojny światowej, przede wszystkim zbrodnie Holokaustu, wielkiego ludobójstwa wymierzonego w stosunku do narodu żydowskiego, ale pamiętajmy również o tym, że celem niemieckich nazistów było również wytępienie, no, tak mówiąc kolokwialnie, narodu polskiego. I dlatego musimy dbać o to, żeby świat pamiętał o tym, że w czasie II wojny światowej celem Niemców były dwa narody, które są ofiarami, Polacy i Żydzi. To dlaczego Ministerstwo Spraw Zagranicznych już dwa lata temu podsekretarz stanu MSZ Aleksander Stępkowski w piśmie do wiceministra Marcina Warchoła sygnalizował, że z tym projektem, ten projekt ustawy no, budzi wątpliwości. Biuro Legislacyjne Senatu również przedstawiło uwagi do nowelizacji ustawy. Pan Szymon Giedrej pisał, że projekt może być niedookreślony, jest nieprecyzyjny. Również Rex Tillerson, sekretarz stanu USA, będąc w Polsce, zgłaszał swoje uwagi. Departament Stanu również, strona izraelska również. Skąd te wątpliwości? Nie słyszałem, że pan Tillerson zgłaszał uwagi do tego projektu. Dzisiaj sekretarz natomiast Tillersona przedstawiła tę informację. Natomiast ta ustawa jest skonstruowana bardzo precyzyjnie i będziemy to w najbliższych dniach tłumaczyć, ponieważ te wątpliwości, pan nie podaje argumentów, więc ja z chęcią powiem, o co chodzi w tym, że... Jest niedookreślona i to już jest panu tłumaczę. Tłumaczę, jak bardzo jest wręcz określona. Biuro Legislacyjne Senatu przysłało właśnie do MSZ-u, do Ministerstwa Sprawiedliwości tego typu uwagę. Dlaczego państwo to zignorowali? Nie tyle co my, tylko że my powołamy się na konkretne argumenty i jeśli pan pozwoli, to proszę je przetoczę. Proszę. Przede wszystkim przepis, ten najbardziej kontrowersyjny przepis karny tej ustawy jest bardzo restrykcyjny i bardzo precyzyjny, bardzo ścisły. Można wręcz powiedzieć, że w związku z tym, że ustawa przewiduje szereg narzędzi cywilnych, które umożliwiają zarówno Polonii, zarówno polskim ambasadom, jak i Instytutowi Pamięci Narodowej, czy organizacjom pozarządowym, które chcą bronić dobrego imienia Polski, na podmiotowość w zakresie postępowań cywilnych. Czyli przykładowo na całym świecie nie będzie wątpliwości, że jeśli jakaś gazeta błędnie pisze o polskich obozach śmierci, to na przykład Polonia amerykańska może w Stanach Zjednoczonych czy w innym kraju na świecie przed tamtym sądem występować o ochronę dobrego imienia Polski, w związku z tym, że polska ustawa pozwala być jakby w tamtym miejscu reprezentantem takim podmiotowym naszego narodu w walce o dobre imię. I dlatego też ten przepis karny jest bardzo precyzyjny, wbrew pozorom. Przede wszystkim oparty jest o obowiązujący w polskim prawie przepis o kłamstwie oświęcimskim. Czyli kto publicznie i wbrew faktom. To jest kluczowe. Tak jest. W prawie karnym bardzo rzadko pojawia się taka klauzula jak wbrew faktom, ponieważ to jest istotne z tego powodu, że mówimy o prawdzie obiektywnej. Tylko i wyłącznie prawdzie obiektywnej, ustalonej na podstawie szeregu badań naukowych, dokumentów. I to jest przepis, który w polskim prawie obowiązuje. I nie budzi żadnych wątpliwości. Również fakt, że jak każdy przepis karny, postępowanie w takich sprawach karnych prowadzi prokurator. Nie ma przepisu karnego, w których prokuratura nie może uczestniczyć. I drugi element, który składa się na tym, co jest tym przestępstwem, również jest bardzo precyzyjnie określony. Mianowicie... Odwołaliśmy się do przepisów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Mianowicie decyzja ramowa z 2008 roku, wskazująca na zezwolenie państwom członkowskim unijnym na wprowadzanie przepisów penalizujących. Czyli wprost Unia Europejska mówi, że można wprowadzać przepisy karne w sytuacji, w której dana osoba pomniejsza bądź zaprzecza skali zbrodni popełnionych przez III Rzeszę. Mhm. W naszej opinii przypisywanie Polsce odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy według polskiego ustawodawcy jest de facto umniejszeniem skali zbrodni poprzez przerzucenie odpowiedzialności na ofiarę. Ale i dlatego też współuczestniczyli w tych zbrodniach w jakimś stopniu, czy nie? A czy pamiętajmy o kolejnym co tym elemencie, naród polski i państwo polskie. Tak jest. W polskich przepisy kodeksu karnego jest przepis o znieważeniu narodu polskiego i orzecznictwo jasno mówi, że naród to jest całość, czyli przykładowo, jeśli załóżmy, no wiemy doskonale, że w czasie wojny
byli Polacy, były osoby obywatelstwa polskiego, które popełniły zbrodnie. I temu się nie da zaprzeczyć, że takie fakty miały miejsce. Byli szmalcownikami, o czym przypomniał światu Ryszard Czarnecki. Zresztą pamiętajmy o tym, że mamy przykład z komisji choćby weryfikacyjnej, że my zajmowaliśmy się sprawą szmalcownictwa. Mhm. Czy Polska się boi mówić o tym problemie? Jeśli mówimy o jednostkach, nie. Natomiast tworzenie wrażenia, że cały naród, czy całe państwo polskie, państwo podziemne, które nigdy żadna struktura tego państwa nie kolaborowała z nazistami, a w innych państwach, jak wiem, doskonale było inaczej. Nie może być zrzucona odpowiedzialność zbiorowa za czyny jednostek. Przykładowo nie czynimy tego w stosunku do również haniebnych zachowań niektórych Żydów. Tylko, że pamiętajmy o tym, że skala haniebnych postępowań jednostek jest marginalna w przypadku zarówno Polaków, jak i Żydów i nie może być przerzucano odpowiedzialność na cały naród, co niestety w ostatnich latach obserwowaliśmy w związku z tym zabiegiem mówienia o polskich obozach i dlatego też ten przepis karny mówiący, kto publicznie wbrew faktom, kłamstwo oświęcimskie, taka sama jest kara grożąca za to przestępstwo. Definiujemy jasno, czego dotyczy czyn. Przerzucenie odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy, otrzymywać decyzji ramowej. I jasno określamy, wobec kogo jest ta odpowiedzialność przekazywana, bądź pomniejszana jest odpowiedzialność Niemców, na naród polski lub państwo polskie. I przykładowo, ja odwołam się do wczorajszych faktów. Pan Maciej Knapik mówi o tym, że na przykład, kiedy Jan Karski pisał, że okupacja niemiecka może zwiększyła nastroje antysemickie w okupowanej Polsce. Mówiłem doskonale, jaka była propaganda też niemiecka na terenie okupowanej. Wiemy też, że część Polaków ulegała tej. Niestety z tego wynikają te jednostkowe zbrodnie, które były popełniane. Natomiast nawet sami historycy izraelscy mówią, że to jest promil, 0,1% do 0,5% Polaków, którzy w jakiś sposób przyczynili się do wsparcia Niemców. To jest znaczna mniejszość, tego nikt nie nagrywa. Przerzucanie odpowiedzialności na całość jest czymś niedopuszczalnym. I zwróćmy uwagę na to, że w ten sposób tak skonstruowany przepis, pan Maciej Knapik uznał, że na podstawie tego przepisu Jan Karski by się odpowiadał karnie. To jest kompletna nieprawda. A Jan Karski odpowiadałby za tę ustawę? Oczywiście, że nie. Odpowiadałby karnie na Oczywiście, że nie. To jest kłamstwo, manipulacja. Mhm. Jestem zaskoczony, że polski dziennikarz w polskojęzycznych serwisach informacyjnych podaje takie kłamliwe informacje. Nie w polskojęzycznych, tylko w polskich serwisach informacyjnych. Dla mnie to jest taki materiał niestety nie zasługuje na miano polskiego serwisu informacyjnego. Mówię o tym konkretnym materiale. Kto publicznie wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o którym mowa w artykule 1, zakres regulacji ustawa punkt 1 podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości. Pytanie wbrew faktom. Wbrew faktom. Jak kłamstwo oświęcimskie. No dobrze, ale jeżeli chodzi na przykład, ktoś będzie pisał, że Polacy mordowali Żydów w Jedwabnym, albo Polacy odpowiadają za pogrom kielecki. To jest informacja o konkretnym zdarzeniu. Tak, ale dobrze, ale to będzie wtedy zgodne z faktami, czy wtedy można zaskarżyć tych, którzy tak piszą, ponieważ mówią, że to Polacy mordowali... Z tego, co wiemy, to na stan ustaleń historyków w Jedwabnym zbrodni dokonali obywatele polscy. Mhm. I to jakby nie ma badań historycznych, które podważają. Czy można mieć Iksińskiego i Grekowskiego, czy można powiedzieć Polacy, po prostu Polacy? No, tak jak można powiedzieć, że zdarzało się, że Żydzi wydawali Żydów. No to jest jakby określenie, tylko że określenie, że miało to miejsce konkretna zbrodnia w Jedwabnym. Ale gdyby przykładowo ktoś powiedział, że zbrodnia Jedwabnym jest dowodem na to, że Polacy w sposób zorganizowany i w sposób pełni świadomy uczestniczyli razem z Niemcami ręka w rękę w machinie Holokaustu, dzięki czemu wymordowano miliony Żydów. No to jest niedopuszczalna już wtedy ocena w mojej opinii. I wtedy ta ocena skutkowałaby ściganiem karnym i ewentualnym pozbawieniem wolności do lat 3. Wyścigalibyście osoby, które na przykład piszą, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, piszą... Wie pan, przepisy karne są bardzo restrykcyjnie stosowane. Pamiętajmy o tym, o tych przepisach cywilnych, bo ja przykładowo, gdybym miał taką sytuację, że widziałbym, że na drugim końcu świata ktoś pisze tego rodzaju publikacje, to oczywistą rzeczą jest, że stosowanie przepisu karnego na terenie Polski jest przeciwskuteczne. Dlatego są narzędzia cywilne, które pozwalałyby wtedy na terenie tamtego kraju, czy również na terenie Polski, jeśli publikacja miałaby oddźwięk na terenie Polski, bo zresztą sądy polskie potwierdziły, że na przykład telewizja CDF mogła być pozwana na terenie Polski z uwagi na fakt, że ten materiał oddziaływał na Polaków mieszkających tutaj. I te narzędzia cywilne będą wiele bardziej skuteczne i to one będą kluczem walki o pamięć. Dobrze, ale prosty przypadek. Gdzieś daleko, nie wiem, powiedzmy na Jamajce, ktoś w gazecie pisze o polskich obozach śmierci. I co wtedy? No to pamiętajmy, że taki czyn musi być umyślny, musi być zamiar,
I musi być pełna świadomość, że tego rodzaju zachowanie jest kłamstwem. Mhm. Czyli, że fakty przeczą temu zdarzeniu. I wiemy doskonale, zresztą niektórzy dziennikarze na Zachodzie, zmieniając swoje teksty, piszą, że oni jakby nie rozumieją tego problemu polskiego. Mhm. Dlatego też ustawa jest tak kompleksowa i właśnie jest dlatego tak bardzo precyzyjna. Ponieważ w pierwszej kolejności będą miały zastosowanie przepisu prawa cywilnego. Bo zauważmy taką sytuację. Najpierw działa dyplomacja. Pisze, że państwa dziennik, tak jak widzieliśmy wczoraj, były interwencje w różnych miejscach, że w tekstach historycznych, nie opisujących te ustawy, bo skoro opisujemy ustawę, to się pisze, że Polska walczy z polskimi obozami śmierci, zatem to hasło musi się pojawić i opis, dlaczego Polska z tym walczy. Natomiast w takich tekstach neutralnych, można powiedzieć historycznych, polska placówka dyplomatyczna kieruje jakąś informację, że to jest błędne określenie i tak dalej. I informuje, że w związku z tym, że to jest błędne określenie, mamy narzędzia cywilne, by realizować procesowo jakby dojście do tego, by to kłamstwo zostało usunięte. I w sytuacji takiej, że załóżmy taka osoba uzyskuje informację, że nie było polskich obozów, że to w opinii być może była pomyłka, ale twierdzi, nie, ja uważam, że były polskie obozy śmierci, że to były polskie obozy śmierci. No to wtedy te narzędzia cywilne wchodzą w grę. No jeśli konsekwentnie ktoś twierdzi, że były polskie obozy śmierci, Polacy uczestniczyli w holokauście i tak dalej. Czyli ma szansę na sprostowanie przykładowo. Oczywiście, tak? Że tak. No tak działa, że tak powiem, sprawny mechanizm, bo nie chodzi w tej ustawie o to, żeby ścigać każdego, żeby prokurator w Polsce ścigał wszystkim całym świecie. No to jest absurd. To wróćmy do początkowego pytania, to dlaczego te wszystkie podmioty, które wymieniłem na początku naszej rozmowy, mają pretensje i uwagi do tych zapisów? Dlaczego Departament Stanu wyraził się tak krytycznie? Dlaczego strona izraelska? No to mamy konflikt, już o Ukrainie ja panu tłumaczę, co jest w ustawie. Dobrze, ale nie ma pan... Jednocześnie jeszcze pamiętajmy o tym, że jest wprost wyłączenie dla badań naukowych, czego nie ma w przepisie kłamstwa oświęcimskim, więc krótko mówiąc... Ale mimo wszystko naukowcy też protestują... Dlaczego? Skoro im jest wolność zapewnione badań. Może być różnie interpretowane i to może jednak ograniczać wolność wypowiedzi. Ale ustawodawca jasno wskazał w uzasadnieniu. Byłoby to jakoś jednak doprecyzować, żeby nie było żadnych... Panie redaktorze, jak to można doprecyzować? Podam przykład. Mhm. Bo mówi się o doprecyzowaniu, to Platforma Obywatelska ponosiła, że doprecyzowanie byłoby wpisanie polskich obozów śmierci. To jest w sposób tak horrendalnie absurdalne, jeśli chodzi o technikę legislacyjną, z tego powodu, że przykładowo ktoś pisze, stawia taką tezę. Oczywiście nie popierając je żadnymi faktami, tylko stawia tezę. Wprawdzie obozy były niemieckie, ale Polacy organizowali razem z Niemcami machinę Holokaustu, odpowiadają tak jak Niemcy za organizację Holokaustu. To jest bzdura, ale osoby, które twierdzą, że przepis ten jest nieprecyzyjny, podnoszą, że powinny być wprost polskie obozy zazwyczaj. No i jaka byłaby sytuacja z takim przepisem? Co by było? Okazałoby się, że ta osoba nie podlegałaby temu przepisowi, ponieważ stwierdziła, że obozy były niemieckie, a postawiając dalej idącą tezę, by nie odpowiadało. Dlatego też logika prawnicza jest bardzo jasna. Z mniejszego, czyli mniejsze przewinienie zawiera się w tym przepisie, ale zawierało się i większe. Dlatego, żeby nie było takiej sytuacji, że będziemy wpisywać po kolei do ustawy jakieś stwierdzenia, bo jak jest przepis na przykład o zniewadze 212, to się nie wypisuje wszystkich inwektyw, które można kierować, tylko jest to stwierdzenie, jest dokonane, co jest inwektywą, a tutaj akurat mamy fakty, a nie jakby kwestie ocenne. Zatem ten przepis jest precyzyjny, natomiast rzeczywiście jest tak, że każdy przepis karny w tak delikatnych materiach budzi dyskusję, natomiast ja jestem przekonany, że on został napisany bardzo wąsko. Będzie ten przepis karny tak naprawdę w zakresie tego, że mamy te narzędzia cywilne, które ustawa gwarantuje, będzie stosowane bardzo rzadko. I kluczem w ogóle jest do tej dyskusji, bo większość dziennikarzy, nawet w Polsce, co mnie strasznie dziwi, ale rozumiem emocje, mówi o tym, że właśnie wpiszmy te obozy, ale kluczem w całej tej, można powiedzieć, pogorszeniu na linii Warszawa-Tel Awiw wynika z tego, że co do istoty, strona izraelska twierdzi, że w ogóle nie powinno być penalizowane to. Mhm. Bo jak zobaczmy w sobotę, co się działo w mediach izraelskich. Część elit tamtejszego państwa twierdzi, że były to polskie obozy. Nie, no naturalnie należy walczyć ze słowami polskie obozy śmierci. Dlatego też, panie redaktorze, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle ten element powinien być penalizowany i większość w Polsce dziennikarzy się nawet z tym zgadza. Natomiast pytanie, jak to zrobić, uważam, że zrobiliśmy to w maksymalnie precyzyjny sposób, tak ażeby żadna osoba, która robi to nieświadomie, robi to bez premedytacji i robi to na przykład z uwagi na
braki wiedzy, bo też się to zdarza nawet wśród dziennikarzy. Mniejsze od dziennikarzy polskich. Pytanie, czy to nie będzie konflikt nie tylko polsko-izraelski, polsko-ukraiński, ale również polsko-amerykański. Myślę, czy nie że lepiej nie. Tutaj to może ustawę doprecyzować jednak, ale jak doprecyzować, panie redaktorze? Pan tłumaczy, że jest bardzo wąsko regulacja stworzona. Chociażby w porozumieniu z zainteresowanymi stronami. Może ale, warto ale panie redaktorze, zwróćmy uwagę, żeby go proces legislacyjny. Pani ambasador z Izraela zgłosiła zastrzeżenia co do badań naukowych. Zgłosiła to Ministerstwo Sprawiedliwości. Była argumentacja przedstawiona podobna, do której ja dzisiaj panu prezentuję. No i w następnym roku, w 2 miesiące później, tak. Z tą wiedzą, tą świadomością, bez kierowania żadnych not dyplomatycznych, Izrael podpisuje wspólnie z Polską oświadczenie o sprzeciwieniu się terminu polskiego obozu śmierci i Izrael, podpisując to oświadczenie w listopadzie 16 roku, miał pełną świadomość, że takie przepisy znajdują się w polskim Sejmie już. Czy prezydent Andrzej Duda powinien zawetować tą ustawę? Nie powinien zawetować tę ustawę. Spodziewa się pan weta? Nie. IPN ma 77 prokuratorów i w ciągu 14 lat doprowadził do 3 zatrzymań. Ma pan wrażenie, że IPN obecnymi siłami byłby w stanie działać na całym świecie teraz? Znaczy, ja nie mówię, nikt nie oczekuje IPN-u, żeby zatrzymywał osoby piszące o polskich obozach. To nie jest cel ustawy, tak jak panu tłumaczyłem. Głównym narzędziem, którym powinny się posługiwać zarówno polskie placówki dyplomatyczne, jak i organizacje pozarządowe, które chcą bronić dobrego imienia Polski, jak i Polonia, są narzędzia cywilne, które są w tej ustawie. To jest od początku przez nas komunikowane. Ale chciałbym wrócić do tego wątku z Izraelem, bo to jest kluczowe. Bo skoro Izrael podpisał oświadczenie, wiedząc, że taki będzie treść ustawy, jednocześnie, pani ambasador, bądź inni zastępcy, w 2017 roku byli na kilku spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości i głównym elementem zainteresowania państwa Izrael w tamtym okresie i dalej jest ustawa reprywatyzacyjna. Myślę, że to chodzi o ustawę reprywatyzacyjną? Nie, chodzi o jedną rzecz. To było tyle okazji do dalszego sygnalizowania tego problemu i ambasada Izrael tego nie czyniła. Strona izraelska liczyła na dalsze rozmowy. No była strona izraelska w Ministerstwie Sprawiedliwości i mówiła, co dalej z tą ustawą. Nie, tam już ten temat nie wraca. Dobrze, pan uważa, że tutaj chodzi tak naprawdę o ustawę reprywatyzacyjną, że strona izraelska tutaj widzi problem? No zresztą to powiedziała pani. Znaczy nie chciałbym tego oceniać, natomiast tak, taka była ocena pani ambasador. O to może właśnie chodzić. Taka była ustawa, że pani ambasador stwierdziła, że to jest, można powiedzieć, kościół niezgody między naszymi państwami w tym momencie. I wyobraźmy sobie sytuację, no, że ustawa, która nie budziła większej wątpliwości Izraela, bo było jedno spotkanie, było potem wspólne oświadczenie, które jest zbieżne z intencją ustawy. Musimy kończyć, a mam do pana jeszcze 2 ostatnie pytania w innym temacie. 3 z 18 kandydatów na sędziów KRS ma wyroki dyscyplinarne. No z tego, co wiem, to jest jedna z tych osób zgłoszona przez KPN. Każdy obywatel ma prawo zgłosić różne kandydatury. A to nie jest dyskwalifikujące chyba na ten... Nie znam tych postępowań, czytałem informacje, jakiego rodzaju było to zdarzenie. No wydaje mi się, że powinny być przedstawione Sejmowi. A tylko 18 kandydatów się zgłosiło, to też jest, wie pan, bardzo mało. Kluby do komisji weryfikacyjnej zgłosiły 9 kandydatów. Środowiska sędziowskie zgłosiły tylu kandydatów, ilu uznało za słusznych. Po prostu. Ale chciałbym wrócić do tej kwestii tych wyroków dyscyplinarnych. Jeden z sędziów miał wyrok dyscyplinarny za to, że krytykował sposób awansu sędziów, tak. Bo uważał, że jest sąd błędny. No i tego rodzaju sygnały ze środowiska sędziowskiego płynęło. Właśnie to jest źródło reformy KRS-u, ponieważ wielu sędziów sądów rejonowych twierdzi, że metody, jakby mechanizm awansu, podejmowania decyzji przez KRS jest niejasny i nie do końca był obiektywny. I akurat, jeśli mówimy o tej jednej sprawie, to chciałbym zwrócić uwagę, że sędzia wskazywał na to, że nie zgadzał się z tym, jak jest zorganizowany sąd, jakby przeprowadzony tak, system awansu i został za to ukarany. Inny sędzia w trakcie przesłuchania rozbierał się, rzucał ubrania na stół. To ten zgłoszony przez ostatnie pytanie, bo musimy kończyć. W styczniu mieliśmy się dowiedzieć, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Patryk Jaki byłby najlepszym kandydatem na prezydenta Warszawy? Bo wciąż się nie dowiedzieliśmy. Ja z ministrem Jakim współpracuję już od ponad 2 lat i z ministrem Ziobro. I wiem, że ma bardzo dużo zadań, które zrealizował przez 2 lata i ma bardzo ciekawe pomysły, by dalej pomagać w reformowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że gdyby taką misję mu powierzono, walkę o Warszawę, poświęciłby się jej w całości. Natomiast nie jest to jakby jego cel polityczny, ani cel na najbliższe miesiące. Ale wygrałby? Ma pan takie poczucie? Bo to jest fighter. A czy ja może przywołam wczorajszą wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, bo wczoraj był na spotkaniu z mieszkańcami i sam opisał, że według jego studentów wprawdzie pan Trzaskowski jest fajny,
ale ten Jaki to jest rewolucjonista, on tych, to zło rozgoni. Warszawa potrzebuje rewolucji? Warszawa potrzebuje na pewno zrobić porządek w ratuszu. I to Patryk jest chyba, Jaki mógłby to zrobić? No, byłby najlepszy. Nie chciałbym oceniać osoby, z którą współpracuję publicznie. Chyba wszyscy widzimy, jak skutecznie działa w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Komisji Weryfikacyjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem pan Sebastian Kaleta. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.